Hej, witajcie, cześć, ja jestem Nexos, to jest kolejny odcinek i zaczęły się walentynki, o których wspominałem w jednym z filmów jeszcze w grudniu, które doczekały się jednej małej zmiany, dzięki temu będę w stanie farmić naszego kochanego, pierdzielonego mounta rakietę o wiele więcej i mam nadzieję o wiele efektywniej, mam nadzieję, że właśnie to przyniesie jakieś efekty. Natomiast dziś postanowiłem się przejść oczywiście na tą instancję, teraz jeszcze będę musiał chwilę poczekać. Czego ta zmiana dotyczy? Dotyczy to tego, że każda postać, która ma przynajmniej 16 poziom, może zakolejkować się już na ten cały event The Crown Chemical CEO i jest w stanie zdobyć Heart Sharped Box, który właśnie może posiadać w sobie tego mounta, więc jest to Big Love Rocket, wielka rakieta, którą też farmię od wielu, wielu lat. Dzięki temu będę mógł całe pokłady wszystkich moich postaci rzucić i spróbować właśnie wydropić tego mauncika. Zobaczymy, jakie będą efekty. Let's go! No dobra, żeby tutaj pokazać mniej więcej tą zmianę, w takim razie zalogowałem się oczywiście na mojego Witolda, który ma poziom 20. Jest to mój bank alt i zobaczcie, akurat idealnie wyskoczyła nam instancja. Teraz przywdziejemy sobie jakiś heirloomowy gear, który pozwoli nam robić chociażby jakiś DPS. Proszę bardzo, jaki tutaj super wojownik Witold. W końcu odejdzie od Auction House'a, w końcu odejdzie od zarabiania golda, no i przejdzie się troszeczkę poatakować tutaj. Choć w sumie teraz ja nie mam żadnych czarów na tym, na naszym pięknym action, znaczy no nie mam na barach żadnych czarów, o, tak chciałem to po prostu powiedzieć. Teraz na szybko ja chociaż coś wrzucę tutaj, trochę przypał, co? Ja nawet chyba peta nie mam, a nie, czy, boże, ja mam psa jako tutaj ten, no nieźle, dobra. Rzucamy się w takim razie na naszego przeciwnika i w ten sposób, kurde, zobaczcie, że ten mob jest zeskalowany do mojego poziomu. Co, kurde, mogli wprowadzić o wiele, wiele wcześniej, dlaczego? No bo na przykład na takim evencie, który nazywał się Halloween, tego nie było, dlatego miałem taki problem, że tylko jedną postacią byłem w stanie wykonywać ten event. No bo zapisać na jeźdźca bez głowy się mogłem tylko moim Dorikiem, który miał 110 poziom, reszta postaci nie była wbita, bo się tak dobrze bawiłem Dorikiem i nadal się tak dobrze bawię, że po prostu nie chciało mi się levelować innych altów, zresztą nie potrzebowałem, a dwa, że jeszcze tam nie było to alt friendly. No i teraz zobaczcie, że taką postacią tutaj jestem w stanie sobie po prostu to zrobić i super, i teraz szanse wzrastają, w sumie liczba podejść się zwiększa, przy czym też szanse się zwiększają, więc otwórzmy sobie coś. I dostaliśmy tutaj oczywiście nic. No dobra, logujmy się na kolejną postać. Dobra, teraz aby troszeczkę tutaj przyspieszyć się moje kolejeczki, postanowiłem zalogować się na mojego sławetnego paladyna. I pójdziemy sobie jako healer. Ja tak dawno jako healer nie byłem, ale mam nadzieję, że kolejka będzie trwała nieco szybciej dzięki temu, choć ja się zapisałem, czekajcie, na to? Chyba się źle zapisałem. A no właśnie, bo jakiś Warlords of Draenor się zapisałem, jejciu. Nie, tego oczywiście nie chcę, zobaczymy. Mam nadzieję, że będzie insta-queue. Czy to, bo widzę, że DPS i tak samo. O Boże, on idzie z tą kurde bagietą taką i tym serduszkiem. To było straszne. W sumie okazuje się, że healerem prawie że dłużej czekałem niż DPS-em, co jest w miarę dziwne. Ale tak to jest, tak ten event wygląda. Healerem również trochę DPS-u można tutaj zrobić. Choć ciekaw jestem, czy ja mogę sobie zmienić speka tutaj teraz tak na szybko. Retribution. Zmienimy na Retribution, patrzcie. No, będziemy lecić bez healera. No kto by potrzebował? Moim zdaniem na przykład na takich eventach, gdzie wiadomo, że te eventy są takie dosyć śmieszne, można powiedzieć. Śmiesznie łatwe oczywiście, to powinno być możliwość kolejkowania się dowolnego, czyli powiedzmy, nie wiem, trzech tanków, dwóch healerów, bo nawet healerzy byliby w stanie to zniukować dosyć dobrze, albo dopuścić kompozycji pięciu DPS-ów, którzy prawdopodobnie, zanim by otrzymali jakiekolwiek obrażenia, to już ten mob by tutaj po prostu ginął. Ale kurde, teraz tak mam trochę okazję sobie pograć z tymi moimi super, można powiedzieć, starymi nieco postaciami. I to może, kurde, zmotywuje mnie do tego, żeby się ruszyć w końcu i wylewelować te postacie, no bo kurde, one sobie gdzieś tam leżą w sumie, nie? Ej, ja powinien być healerem, a my tutaj tracimy HP, no nie. Tamta grupa jako szybciej zabijała. Zaraz będę musiał cofać moje słowa odnośnie tego. No chyba, że ja po prostu ich będę leczył w ten sposób. No dobra, no leczymy w ten sposób. Hopa, jest jakiś setny poziom, to dziwne, bo nie trafiam na tych mniejszych leveli w sumie tutaj. No chyba, że oni są po prostu skalowani w górę. Ale dobra, no nie będę ich leczył, co mi tam, no kurde, zobaczę, że i tak już tutaj kasujemy to wszystko. 102 poziom, z tego co widzicie, te moby mają, one tam troszeczkę wyższy mają niż ten nasz podstawowy. A, bo tu jeszcze jest jeden koleś. Jaj, kurde, nawalanie paladynem. Czuję się, jakbym grał bez ręki, dosłownie. Up, udało się, dostałem i...
Ej, nic oczywiście. No to może teraz trochę hordy, może hordziacy, może to wy jesteście tym szczęściem moim i okaże się, że dzięki hordzie zdobędę tutaj tego pięknego mounta. Nie wiem, jedną rzeczą, która jest dziwna u tej blodelfki, to to, że ten warkocz i tak kurde wibruje. Coś tam kurde siedzi w środku, ja będę musiał zmienić ten hairstyle. Tylko tutaj prawdopodobnie nie wiem, czy moja blodelfka chciałaby w tym miejscu robić sobie włosy, bo przecież te taureny i te grzywy takie nieokrzesane. Pewnie tam jeszcze tasakiem kurde sobie gdzieś tam tną te włosy. Jestem ciekaw, czy dolecę do Ogrimaru. Kurde, tak blisko, a tak daleko. No dobra. No, hordziaki moje drogie. Ja mam nadzieję, że hordziaki są na tyle miłe, że mi życzą teraz powodzenia. Tam z czystym serduszkiem powiem wam tak, że to tak jak na walentynki. Ponoć, wiecie, wtedy się mówi o tych swoich uczuciach i tak dalej. To chciałem wam, hordziacy, powiedzieć, że tak w głębi duszy, tam na dole, ja w sumie hordę tak bardzo mam w dupie. Nie no, żartuję sobie, tak naprawdę powiem wam, jak już gadamy tak walentynkowo i w ogóle, to powiem wam, że tak naprawdę bardzo często droczę się z wami, bo to tak słodko po prostu hordziacy się wkurzają. To jest takie tak niesamowicie słodkie, jak się wkurzają, tak naprawdę to wiecie, niezależnie od frakcji, to tam mnie to jakoś nie za bardzo obchodzi, w jakiej kto frakcji gra, tylko fajnie czasem podtrzymać ten taki efekt frakcyjny, wiecie. Ja po prostu czasem na siłę, tak nawet chociażby troszkę roleplayowo właśnie tak wiecie, walić hordy w ogóle i tak dalej. No i w sumie, no i dalej walić hordę, no nie dropnęli mounta, no. Teraz pomyślałem sobie, że wejdę na mojego pierdolonego warriora z tak wykurwistym mieczem w przestrzeń międzyplanetarną. Rozpierdolę tego pierdolonego bossa w kosmos. Mam nadzieję, że mi dropnie tą rakietę, żebym mógł właśnie polecieć i mu jeszcze raz w pierdol spuścić moim warriorem, kurwa mać. No to idziemy jebać frajera po mordzie, proszę bardzo, kurwa, tak tutaj mu z mieczora pierdolne się, kurde, kredki z plecaka i posypio i jeszcze te wszystkie, kurde, miksturki i flaszki mu tam będą latać. Jeb, execute, i boom. Nie wiem dlaczego, ale czemu ja niby płaczę? Jeb, nie ma co płakać. No nie poleciał, jebany mał. No to może teraz w drugą stronę. Mieliśmy elfkę, która jest wysoka. No to pomyślałem sobie, że będę miał gnoma, który jest niski. To Boże, się zlitują nade mną, że mam taki kurde mały wzrost. I ten, to w ogóle moja postać. Tak ciekawy fakt jest taki, że to jest postać, którą ja myślałem, że ja będę mainował w Legionie. I powiem wam, że nawet pewnie byłoby lepiej, gdybym ją mainował. Ponieważ, no kurde, no Monk jest po prostu zarąbisty. Ja teraz muszę się przyzwyczaić do tego, że kurde gram Monkiem w ogóle w jakiś magiczny sposób. Ale naprawdę niesamowicie dobrze mi się grało tą postacią. Teraz to już w ogóle zapomniałem połowy rzeczy, więc raczej nie zobaczycie jakiegoś super świetnego gameplayu. Zresztą wątpię, żebyście w ogóle zobaczyli jakiś super świetny gameplay Monka w moim udziale. Natomiast to było o tyle po prostu, o tyle tutaj o włos po prostu prawie, że zostałem Nexus Monk 2, a teraz jestem Nexus Rogue. Ale przyjemna postać, jeżeli gracie na przykład sobie tym, no, Monkiem, to ja wam zazdroszczę w sumie z jednej strony, bo to jest bardzo solidna, dobra postać. No i mam nadzieję, że tak wychwalając tutaj ponad niebiosa tego Monka, ale ten koleś zapieprza, no co to kurde, ukradli ci buty czy co? Gdzie moje buty? Gdzie jest mój mount? Oczywiście, że go nie ma. Goddammit, no to ostatnia szansa teraz moim kurde niedoszłym range DPS-em, którego bardzo chciałem zrobić. Jeżeli mamy jakichś szamanów elementali, polecam, pozdrawiam was. Ja cały czas nie jestem zdecydowany, cały czas chciałbym mieć jakiegoś alta na 110 poziomie. Wiem, że chciałbym range DPS, ale wszystkie range DPS-y w Legionie, nie wiem, ja cały czas słyszę, zrobię sobie szamana, nie rób gościu szamana, cię w ogóle nie wezmą na nic w ogóle, będziesz mu kurde piach gryźć. To sobie zrobię Huntera, bo nie, Hunter jeszcze gorzej. No to zrobię sobie, nie wiem, Boomkina. Boomkin stary, to równie dobrze możesz już kurde ten sobie nie levelować i umrzeć. Więc nie jestem zdecydowany. Pewnie każdy mi powiedział, mag jest najlepszy, albo Warlock, ale ja nie chcę Warlocka. Nie podoba mi się Warlock jakoś zbytnio, tak? Z Warlockiem mam tak, że raz go lubię, a raz go nie lubię, ale w większości przypadków go po prostu nie lubię. Nie wiem, gameplay mi jakoś niezbytnio odpowiada. Ech. No to teraz, halo? Super. Okej, no dobra, no nie udało mi się, ale mam jeszcze wiele innych postaci, na których będę musiał to zrobić, ale na dziś to będzie koniec. Życzę wam oczywiście powodzenia w dorocznym farmieniu wielkiego latającego Dingalongo, czyli Big Love Rocket. Mam nadzieję, że ktoś z was zdobędzie, ale jeżeli zdobędzie, to nie mówcie mi o tym, bo będę bardzo zły. Więc jeśli macie, to se miejcie, ale niech spróbujcie zdobyć, jak ja nie będę miał.
Trzymajcie się, papa. Do zobaczenia. Jeżeli wam się podoba odcinek, łapka w górę, jeżeli nie, łapka w dół. No i powodzenia. I życzcie mi też powodzenia, bo na pewno się przyda. Chcę zdobyć tego mounta. Jezu, ile można go farmić? Przecież to już jest tak, to jest niemożliwe. Trzymajcie się, papa. Cześć.